patrząc pierwsze biegi, nie było źle. Ze startu dobrze wychodziliśmy, utraciliśmy pozycję na pierwszym łuku. Z kolei w jednym z biegów Iversen stracił swój drugi silnik, drugi motor, gdzie prowadził bieg i zdecydowanie zabrakło jego punktów w tym meczu, ponieważ gdyby jechał na swoich motocyklach, przeszedł się na Mateja Zagara motorze i to nie było to, co miało być. No Bartek Zmarzlik zrobił dobrą robotę. Tutaj siedzący obok mnie Krzysztof Kasprza, który z kontuzowaną nogą wykręcił 15 oczek, utrzymywał ten wynik do samego końca. I parę niuansów też, gdzie traciliśmy pozycję, Piotrek Świdecki z 5-1 zrobiło się 3-3, Jonsson ostro wszedł, to jest bardzo nowo, ale w granicach rozsądku. No trudno mi powiedzieć, bo gdyby te sytuacje były dobre dla nas, wynik byłby zupełnie inny, chociaż 50-40 przy tej dyspozycji naszego lidera Iversena byłego, to uważam, że jest dobry wynik. Matej Zagar troszeczkę przebudził się w końcówce, też nie przywoził te punkty, co powinien. Na słowa uznania, jak powiedziałem, zasługują Krzysztof i Bartek. Piotr Świdecki również też starał się, ale nie dało. Też masz minus to, że Gapliński nie pojechał, on by tutaj zrobił 5-6 punktów, czyli Sundryszczą zrobił 2 to 3 punkty, no i Wersem zrobił, mi się wydaje, 8-9 z jego formą, więc mieliśmy pecha, wygrała drużyna lepsza i miejmy nadzieję, że w playoffa będzie lepiej w finale. Lepiej się miała szczęście. Dzień. Cóż można powiedzieć, no po wygranym meczu wiadomo, że wszyscy jesteśmy zadowoleni, chociaż te mecze, jak wiemy, są zawsze obarczone takim dodatkowym smaczkiem. Cieszymy się, że wygraliśmy dosyć, wydaje się, wynik dosyć przekonujący, także to cieszy. Cieszę się, że Jarek pojechał znakomite zawody, chociaż jeszcze przed zawodami dzisiaj biegaliśmy dosyć intensywnie po lekarzach, rehabilitacja i tak dalej. Przy okazji podziękowania dla doktora Zapotocznego, który się Jarkiem się zajął. I no cóż, no wszyscy pojechali dobre zawody. Andreas Jonsson zrobił dobrą robotę, bo naprawdę kilka wyścigów no, zjeżyło troszeczkę nam włosy, ale pojechał dobrze, widowiskowo. Myślę, że na pewno mogło się to podobać. Cieszymy się po prostu, że się udało. Kamil stały i zdrowy, to najważniejsze. No, to jego wykluczenie, no, można by dyskutować tutaj na ten temat. Sędzia tak to odebrał i stąd to wykluczenie, chociaż tak mówię, z naszej perspektywy mogło to wyglądać troszeczkę inaczej. No na pewno Adam Strzelec z powrotem do pracy, bo to jest na pewno nie to, o co nam chodzi. Trzeba się nad nim teraz jeszcze zastanowić, co dalej, bo z tym podejściem do tematu to niestety słabo to widzę. Także tyle, co można powiedzieć. Gratuluję Korzowianom, bo postawili opór. Też z problemami drobnymi zdrowotnymi się borykali. My również, Loktajew jeszcze, chciałbym dodać, dzisiaj też nie do końca dysponowany, bo problemy jakieś żołądkowe jeszcze się przytrafiły, ale wszystko jakoś się udało panować. Przede wszystkim twoje samopoczucie. Nie jest najlepsze, bywało lepiej, jeśli chodzi o moje samopoczucie. Faktycznie dużo takiej pracy rehabilitacyjnej musiałem włożyć, żeby w miarę dobrze czuć się podczas dzisiejszego meczu. Tak naprawdę już od wczoraj, kiedy przyjechałem do Zielonej Góry w nocy, gdzieś tam musiałem działać, żeby jakoś bardziej się usprawnić. Po tym upadku dość bolesnym przede wszystkim, bo to jednak no nic się nie złamało, nic się nie stało, ale to był dość bolesny upadek, jeśli chodzi o stłuczenie mięśni, więc szybkość działania musiała być tutaj naprawdę dobra i to udało mi się wszystko tak zrobić, żeby dzisiaj wystąpić i pojechać na dobrym poziomie. Ogólnie jechaliśmy lepiej u siebie, korzystaliśmy z tych lepszych ścieżek, bardziej chyba widowiskowo jeździliśmy, wynik dla nas bardzo korzystny, bardzo nas to cieszy, bo wiemy, że Gorzów to jest wymagający rywal. Jeśli chodzi o mój występ, to wszystko było ok, poza tym ostatnim biegiem, gdzie też dobrze pojechałem, wygrałem start i tylko tyle, że mnie gdzieś tam wciągnęło w tą odsypaną ścieżkę za bardzo. Gdyby nie to, myślę, że ten wynik byłby jeszcze wyższy.